Bój przyszło stoczyć zawodnikom łódzkiego Widzewa ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Potwierdziły się przedmeczowe opinie trenera łodzian Stefana Majewskiego. Okazało się, że drużyna z Nowego Dworu to zespół bardzo dobrze poukładany, szczególnie w obronie, umiejący także bardzo skutecznie i groźnie kontratakować. Na szczęście w Łodzi Świt bramki nie zdobył, a łodzianom ta sztuka udała się, choć na gola czekaliśmy aż do 57 minuty meczu. Wtedy znakomitą akcję przeprowadził Andrzej Rybski, Rafał Pawlak i Władimir Bednar. Andrzej Rybski zakończył zresztą tę akcję celnym strzałem głową. Widzew zdobył jedną bramkę, ale za to dającą, jakże ważne w tej sytuacji, 3 punkty i awansował na 6. miejsce w tabeli. Na pewno cieszy wynik. Wygrana u siebie szczególnie bardzo cieszy. Natomiast...